Moi drodzy, czas na bunt lodówek. Jep. Zbuntowane lodówki chcą zdominować świat. Wiem, że ten scenariusz brzmi dziwnie, ale takie scenariusze są po prostu just for, moi drodzy, fun. We fridge. Lodówki zdobywają świat. Zaczyna się Wielkiej Brytanii. Szalony naukowiec eksperymentował z technologią lodówkową i skonstruował lodówkę, której celem jest podbicie świata. Tak. Jakkolwiek to brzmi. Lodówka rozwinęła sztuczną inteligencję i najpierw to się rozprzestrzeni na całym świecie, a potem, moi drodzy, lodówki zaczną podbój świata. Najpierw je rozprzestrzenią, potem rozpoczną podbój świata. Lodówki są sprzedawane wszędzie, moi drodzy. Czy lodówki mogą pływać w wodzie? Teraz, moi drodzy, czekamy. Sztuczna inteligencja dostaje się do wszystkich typów lodówek. Wszędzie. Potem zdobędziemy świat. Zdobędziemy świat. Lodówki zdobędą świat. Mordercze lodówki dostały się na Grenlandię. Zdobędziemy świat, zdobędziemy świat. Mordercze lodówki zdobędą świat, zdobędą świat, zdobędą świat. Pięknie idzie, jeszcze tylko, moi drodzy, Afryka. Afryka dzika, a potem, moi drodzy, opracujemy, jak tylko lodówki się rozprzestrzenią, lodówki ze sztuczną inteligencją rozprzestrzenią się na całym świecie, opracujemy sposób podbicia świata. Został nam jeszcze jeden kontynent.
powrot. Poproszę punkty z powrotem. Najpierw się rozprzestrzelimy na cały świat. A dopiero potem rozpoczniemy jego podbój, kiedy już w każdej lodówce będzie zainstalowane oprogramowanie, wówczas podbój się rozpocznie. USA, Wielka Brytania głosuje za Brexitem, nihil novi sub sole. Na razie zostajemy sneaky. Nie wyrywacie do przodu, drogi lodówki. Wiem, wy chcecie podbić świat. Ja to wiem, ja to rozumiem, ja to doceniam, ja to cenię. Ale najpierw, żeby podbić świat, to oprogramowanie się dostaje do każdej lodówki na świecie. Mamy 181 punktów i nie zawahamy się ich wydać. 184, 196 i wykryto nas. Ojej, co zrobimy? Na razie będziemy czekać. Na razie wykryli zwykłą usterkę, czyli odór z lodówek z nowych oprogramowań. Śmierdzi, sprawdźcie, śmierdzi. Wszystkie lodówki na świecie. Lodówki głośno pracują, powodują bezsenność. Lodówki emitują fale wpływające na ludzki mózg i powodujące paranoję i psychozę. Lodówki atakują i stają się agresywne. Lodówki pożerają ludzi. A wpływając na ich umysł, zmuszają ich do desperackich kroków. Lodówki podbijają świat. Ale długo to zajęło lodówką, głównie dlatego, że musieliśmy rozszerzyć na cały świat lodówkowe oprogramowanie, a potem lodówki zaczęły podbój świata. Wniosek, drodzy naukowcy, nigdy nie umieszczajcie sztucznej inteligencji, moi drodzy, w lodówkach. Bo to się zemści na was. To zemści się, moi drodzy, straszliwie.
oczywiście polecamy scenariusz i do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się.